Witajcie kochani. Ja właściwie chciałem się podzielić tym, co wczoraj odebrałem, ponieważ w sumie nieżej się dowiedziałem, że będę dzisiaj usługiwał. Tak nagle to spadło na mnie, ale Bogu jestem bardzo wdzięczny za to, że, że, że Bóg jest wierny, że Bóg daje słowo. I jego celem jest to, żeby nas wzmocnić, posilić. E... Tematem mojej usługi dzisiaj jest Tajemnica ciągłej świeżości i rozwoju chrześcijańskiego. Kochani, myślę, że zauważamy, że w swoim życiu są pewne okresy, gdzie w pewnym momencie możemy stwierdzić, że brakuje takiej świeżości, właśnie takiego rozwoju, takiego parcia do przodu takiego widocznego rozwoju w swoim życiu. Ja muszę powiedzieć, że ja również to zauważyłem w swoim życiu i tak się bardzo chciałem właśnie zwrócić do Pana, żeby Pan mi to pokazał, co jest przyczyną, że nie ma takiego, takiego, takiej świeżości, takiego rozwoju do przodu. I właśnie modliłem się o to bardzo. No i... Oczywiście Pan mi objawił tę tajemnicę i pokazał mi, co jest przyczyną tego. A więc to, co mówię, to mówię przede wszystkim jak gdyby z własnego przeżycia, ale też chciałem was, z wami się tym podzielić, bo być może ktoś potrzebuje tego słowa. I to słowo mnie na nowo przekonało. Bóg mi dał pewnego rodzaju diagnozę, ale również i receptę, jak to zmienić w swoim życiu, żeby, żeby była taka świeżość, ciągła świeżość, rozwój chrześcijański, żebyśmy się nie cofali w wierze w naszych doświadczeniach z Panem, ale abyśmy szli cały czas do przodu. I... Kochani, jeśli. jeśli e, napisałem sobie takie zdanie, które moż, można było. Można, mogę powiedzieć, że było takim zdaniem e, inspirującym mnie do w ogóle napisania tego, tego kazania. Napisałem go sobie wczoraj jednym ciągiem, a wcześniej po prostu naprawdę miałem, e, no jakby, zasłonę na, na, naszych, na, na moich oczach. I takie zdanie sobie zda, napisałem. Jeśli. Pan nasz Jezus Chrystus nie pociąga nas bardziej niż cokolwiek. Niż cokolwiek to pozostaje nam tylko religijna aktywność. A więc nabożeństwa, spotkania, modlitwy, ofiary, akcje chrześcijańskie tylko po to, aby nie stracić naszej tożsamości chrześcijańskiej. Ale w konsekwencji prowadzi to do zmęczenia i rezygnacji, i frustracji, można by dodać. Jeśli Pan nas nie pociąga bardziej niż cokolwiek, to pozostaje nam tylko religijna aktywność. Możemy być bardzo aktywni w kościele, możemy się zajmować różnymi rzeczami, ale jeśli Pan nie pociąga mnie bardziej, to pozostaje mi tylko ta religijna aktywność na zewnątrz będzie to wyglądać pięknie, ale w środku ale w środku będę czuł zmęczenie i rezygnację. Co zatem daje mi ciągłą świeżość, ciągły rozwój, entuzjazm w moim chrześcijańskim życiu? A więc odpowiedź mamy w Bożym słowie. I przeczytamy z Izajasza 40 rozdział od 29 wiersza do 31. Na pewno znacie ten werset, bo to jest bardzo znany werset. Zmęczonemu daję siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tu w tych wersetach mamy odpowiedź. Jest mowa o tym, że nasze życie to jest ciągle wzbijanie się w górę na skrzydłach jak orły. To jest bieg i niezmęczenie się. To jest chód, który nie ustaje. Cały czas idziemy naprzód, do przodu. Nie ma tutaj stagnacji. Ale y, odpowiedź brzmi oczywiście y, w wierszu 31, lecz ci, którzy ufają Panu. To jest to tłumaczenie no, niezbyt dobrze przetłumaczone, oddane, bo oryginał mówi ci, którzy oczekują Pana. Ci, którzy oczekują Pana. A więc odpowiedzią na. To pytanie, co daje mi ciągłą świeżość, nieustanny rozwój, to, że idę do przodu, jest serce szukające nieustannie Pana, oczekujące Pana, szukające Pana. Śpiewaliśmy taką pieśń, e, chyba przedostatnia, to była dzień po dniu, dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Pan. Nowych sił udziela mi mój, mój Pan. Ale to jest właśnie dla tych, którzy, którzy szukają Pana. Izajasz 64, czwarty rozdział, czwarty werset powiada podobnie. W czwartym wersecie czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. A więc... Tą tajemnicą jest to, aby nasze serce było cały czas szukające, oczekujące Pana, dobijające się do Pana, aby mieć face to face, twarzą w twarz, bliską relację z Panem. Aby, aby On po prostu był kimś, kto mnie najbardziej pociąga. Nie jakaś aktywność, nie jakieś zadania, nie jakieś przyzwyczajenia. bo Możemy się przyzwyczaić, prawda, i możemy być no religini, możemy być nawet gorliwi w tym, ale nie będziemy mieć tej świeżości. Ta świeżość przychodzi, ta świeżość przychodzi z relacji z Panem, takiej bliskiej, bliskiej relacji z Panem. E a więc nasze serce, ja musiałem ostatnio właśnie popatrzeć, Panie, ja chcę swoje serce przebadać, przebadaj ty mnie, Panie i pokaż mi, gdzie to moje serce jest. Czy ono jest blisko Ciebie, czy ono jest pragnące Ciebie. I wiem, że nie jest tak. Panie, daj taką świeżość na nowo, daj takie odświeżenie, żebym mógł na nowo po prostu być pełen świeżości, pełen entuzjazmu. I Bóg to sprawił, kochani, że, że Bóg na nowo rozpalił moje serce. I tak e, chcę Was również zachęcić do tego i chcę Wam pokazać, coś więcej o tym sercu powiedzieć, o naszych sercach, bo to nasze serce jest tym kluczem. E, jakie ono jest, i wam przeprowadzę was przez, przez wspaniałe miejsca, gdzie, wam, gdzie będziemy mogli odczuć, jak Pan patrzy na nasze serce, jak nas On chce dotykać. E, serce gotowe, aby oglądać Pana i czynić to, co Pan chce. To jest tajemnica skutecznej służby. Taka była tajemnica służby pana Jezusa, gdzie pan Jezus mówi, że czynię to, co widzę u ojca. W Janie 5.19 czytamy, że ja czynię tylko to, co widzę u ojca. Kochani, pan Jezus, mając już 12 lat, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, w 49 wierszu, pan Jezus powiedział, kiedy rodzice szukali go, to on do nich powiedział, Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiecie, że ja w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. Popatrzcie, on tak wcześnie już to odkrył, że musi być w dziełach ojca. Że już mając 12 lat, 12 lat on wiedział, gdzie jego serce ma być, w jakich dziełach ma być. Wiedział, mając 12 lat, pomyślmy o tym, kochani. Pan Jezus, mając 12 lat, wiedział, że ma być w dziełach Ojca. On już wtedy wsłuchiwał się w głos Ojca i On już wtedy uczył się od Ojca tam gdzieś w odosobnieniu, tam, gdzie spędzał swoje dzieciństwo. Nie wiem jak wy, ale myślę, że Bóg nam daje różne okoliczności, że możemy go szukać nawet kiedy jesteśmy mali, kiedy jesteśmy w dzieciństwie. Ja miałem dużo takich chwil, szczególnie trudnych chwil, które mnie jak gdyby no, prowokowały do tego, żeby szukać Boga. One mi pomagały właśnie szukać Boga, te trudne chwile. I one mnie bardzo przybliżały, i w tych trudnych chwilach właśnie mogłem Pana doświadczać najmocniej, najgłębiej. I teraz jak szukać? Bo tu jest też klucz, właśnie. Jak szukać Pana? Jakie to serce nasze ma być? Jakim sercem mamy szukać? I chciałem tu na, na, na pewną rzecz zwrócić uwagę, że kiedy szukamy Boga, kiedy chcemy Go doświadczyć, Chcemy go naprawdę doświadczyć, to wiem, że Bóg, że Bóg po prostu daje się nam znaleźć, ale jeśli go szukamy z całego serca. Jeżeli go szukamy z całego serca. Jeśli Jezus nie panuje nad każdą sferą naszego życia, nad każdą sferą, to tak naprawdę w ogóle nie, nie, nie panuje nad żadną. Amen. My myślimy, że 90% załóżmy dajemy, pozwalamy Bogu panować nad wszystkim, a 10% nie, i że On panuje tylko nad 90%. Jesteśmy w błędzie. Pan nie panuje w ogóle. Bo On jest Panem albo całości, albo w ogóle. No nie ma takiej opcji. Pomyślmy o tym, czy wszystko oddaliśmy naszemu Bogu? Czy całe serce? Czy coś sobie zostawiliśmy? Bo jeśli nie, to On nie panuje nad, nad, nad niczym, tak naprawdę. Panem może być tylko wtedy, kiedy jest właścicielem całości wszystkiego. Amen? Tylko wtedy może być Panem. I On chce, i On, on, on jest Panem tylko, gdy ma 100%. Gdy ma 90% to nie jest Panem. I dlatego nie może, nie może nam objawić się, dać objawić swojego serca, jeśli my go nie szukamy z całego serca, ze 100%. Bóg szuka oddanych serc, gotowych pójść za Nim i, jego, i za Jego wolą na 100%, bez względu na cenę. Tylko takim sercom Bóg się objawi. Tylko z takimi sercami może coś zrobić. Pamiętacie bogatego młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa i był gotowy, aby, pan, pan, pan Jezu, aby, aby przyjść do Niego i zapytać się, co mam robić, aby, aby być zbawionym? Inaczej mówiąc, co mam robić, abyś Ty, Jezu, był Panem mojego życia? Pan Jezus powiedział, parafrazując: Po prostu musisz mi oddać wszystko. Wszystko. No wszystko, no tak, no przestrzegam przykazań i tak dalej, ale jednak jego serce nie było w stanie oddać wszystkiego. I tu jest właśnie ta kwestia panowania. On był bogaty i wiedział, że tej rzeczy Pan Jezus miał się nie dotykać. I dlatego, dlatego pan Jezus powiedział: No, sorry, ale jak chcesz, żebym był panem twojego życia, to musisz mi oddać całe swoje serce, wszystko. I panu Jezusowi wcale nie chodziło o bogactwo, żeby tam oddał, tylko chodziło mu o to serce, do czego ono jest przywiązane. Czy on jest gotów pójść na maksa? Zrobić to, co pan każe, i po prostu pójść za Jezusem bezpowiedziane powiedziane, oddaj to wszystko, co cię trzyma, i pójdź za mną na maksa, na 100%, nie na 90%, bo inaczej ja nie mogę być Twoim Panem. To jest taka ważna lekcja, ja tego nigdzie. No, my czytamy o tym właśnie w Biblii, nie? I w Jeremiaszu 29, znany fragment też czytamy, od 11 do 14. Ja może tylko niektóre fragmenty przeczytam. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Taki jest nasz Pan w stosunku do każdego. Takie ma myśli, ale my często myślimy, ach, nasz Pan nie wiadomo, co On od nas chce, może chcieć za dużo. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, Znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się Wam, mówi Pan, i odmienię Wasz los. Może dotąd. To było do Izraela, ale to jest dla każdego z nas, kochani. A więc gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się Wam i odmienię Wasz los. Odmie odmienię Wasz los. Ja myślę, że wielu z nas szuka, o, oczekuje pewnej. Odmiany, zmiany naszego życia duchowego, naszego życia rodzinnego. Jako zbór zborowego, jako społeczność chrześcijańska oczekujemy odmiany losu życia naszych rodaków, Polaków. Czekamy inaczej na przebudzenie. I wszędzie się o tym mówi: są konferencje przebudzeniowe, spotkania różnego rodzaju, modlitwy. Ale ciągle nie doświadczamy takiego wylania Ducha Świętego jak w innych częściach świata. Nie przeżyliśmy takiego wylania. No, były, były takie mini wylania w latach 80-tych, kiedy, kiedy, 80 lat, kiedy naprawdę mnóstwo ludzi się nawracało w naszym kraju, ale to nie było jeszcze to. To nie było takie przebudzenie, jak na przykład czytamy w innych krajach, na przykład w Korei Południowej. Ja sobie z chrześcijanina przeczytałem z 2019 roku historię pewnego wierzącego Polaka, który był lotnikiem. To jest takie świadectwo, który się nawrócił. Człowiek, który... który Naprawdę poszedł za Bogiem jak przecinak. Niesamowicie zachęcam Was do tego. Jeśli ktoś by chciał, to ja mogę to dać, to świadectwo. I on był lotnikiem, i później reprezentował wojsko polskie na Światowej Konferencji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wojskowych w Korei Południowej, gdzie głównym organizatorem. Tej konferencji ze strony Koreańskiej był największy kościół na Zielonoświąwy. To jest ten kościół, którego pastorem był pastor Jungi Cho, on już, on już jest u Pana. I on po prostu e, nawiązał tam kontakty ze szkołami teologicznymi, z kilkoma kościołami e, i tam też studiował teologię, później jak już był na że tak powiem, już przeszedł do stanu spoczynku. Lotnik był jeszcze w młodym wieku, więc, więc jeszcze dużo, dużo rzeczy tam doświadczył i on po prostu opisuje sytuację, jaka była w Korei. Po prostu to, co on tu opisywał, no, dla mnie to było niesamowite. Powiada tak między innymi, że prosty, protestanci w Korei Południowej to ponad 200 denominacji z ponad 80 tysięcy zborów. To były dane z 2018 czy 2019 rok, czyli 80 tysięcy zborów w Korei. Umiemy sobie to wyobrazić? Kraj, który ma troszkę więcej milionów niż my. U nas nawet 80 tysięcy zborów wierzących nie ma, może nawet. Ponad 500 organizacji chrześcijańskich. Blisko tysiąc specjalnych domów modlitwy, najczęściej w górach, ponad 200 szkół i seminariów teologicznych. Na największej protestanckiej uczelni studiuje ponad 5 tysięcy studentów, ponad 300 doktorantów, a kadra to ponad 400 wykładowców. Kościoły protestanckie prowadzą szkoły, uczelnie, przedszkola, stacje radiowe, telewizyjne, wydawnictwa, miasto, pomocy, szpitale przychodnie, lekarskie domy opieki, domy dziecka, domy spokojnej starości, jadalnie, restauracje, kluby sportowe, centra rehabilitacyjne, zakłady produkcyjne, a nawet domy poprawcze i więzienia. Gazeta chrześcijańska miała w swoim czasie nakład ponad 1 milion egzemplarzy każdego dnia. No i tutaj jeszcze wiele rzeczy opisuję. Kościoły, Korea, kościoły koreańskie w 2018 roku wysłały ponad 27 tysięcy misjonarzy. 27 tysięcy misjonarzy. I był taki czas, że w latach 80. miesięczny przyrost kościoła, tylko tego kościoła bra, brata -cho wynosił ponad 10 tysięcy. Miesięcznie 10 tysięcy. E, możemy mówić, że to jest przebudzenie, to było i jest przebudzenie. Nie wiem jak na dzisiaj, ale wiem, że Korea no, jest w, prawie w połowie, jest nawrócona do Boga. E, i teraz można by skupić się na tym, co było przyczyną takiego przebudzenia w Korei. Czego tam nauczano, na czym się skupi, skupiali? Pisze tak, że koreańskie protestanckie nauczanie nie skupia się na przywództwie czy przekonywaniu o wychodzeniu ze strefy komfortu i jak bardzo jesteśmy cenni w oczach Boga ale na pokornej modlitwie i postach. Prosta, nie? Ale wam tajemnicę odkryłem i samemu sobie. Na pokornej e, modlitwie i postach wnawia się góry modlitwy i cotygodniowe na nich całonocne wołanie. Na ustawicznym czytaniu i studiowaniu Biblii i przede wszystkim na codziennym umieraniu dla siebie i świata a życiu dla Jezusa i Jego Kościoła. On tutaj mówi, że jak był w tej Korei, gdzie był na uczelni, było coś takiego, że każdy ze studentów musiał czytać pismo, i normą było czytanie całego Pisma Świętego kilka razy w roku, a Nowy Testament aż raz w tygodniu cały Nowy Testament raz w tygodniu. To była norma. Co znaczyło, że przeczytasz 52 razy w roku Nowy Testament? Co wy na to? Dla mnie to jest kosmos. Także podjąłem się tego wyzwania i jednego roku przeczytałem kilka razy całą Biblię i 46 razy Nowy Testament. Czytanie średnio zajmowało mi 3 godziny dziennie. Oczywiście no możemy powiedzieć to był student miał czasu troszkę więcej. Może od nas tyle nie wymaga się, ale powiem tak, że ja ostatnio zaczynam to odkrywać w swoim życiu, to co napisał Jozue. Bóg przez Jozuego, gdzie jest powiedziane do Jozuego, żeby, żeby nie oddalał swoich oczu, swojego serca, swoich myśli od słowa ale rozważał dniemi i nocą, a wtedy we wszystkim się będzie ci szczęściło. Dlaczego? Dlatego, że umysł będziesz miał przesiąknięty bożymi myślami, nie będziesz pozwalał być sterowany przez myśli diabelskie o tym, co w górze myście. Umysł nasz będzie totalnie boży. Gdybyśmy tylko myśleli to, co słowo mówi, nasz umysł byłby totalnie boży, przemieniony. I myślelibyśmy zupełnie inaczej. Mielibyśmy odpowiedź na każdą problem, bo Duch Święty by nam przypominał: tak, tak, tak mamy zrobić, bo tu jest wszystko. Odpowiedź na wszystko. No i, ale to, co mnie poruszyło, to pokorna modlitwa, posty i, i czytanie, ustawiczne czytanie, studiowanie w Biblii. Tak jak tutaj przeczytałem, kochani. Zachęcam, jeśli ktoś będzie chciał, to ja mogę pożyczyć ten, ten chrześcijanin. A więc skupianie się na szukaniu Pana. Jak zauważyliście, nie szukali, oni nie szukali przebudzenia. Oni nie szukali przebudzenia, oni szukali Pana. Dzisiaj niektórzy są łowcami przebudzeń, którzy jeżdżą do miejsc, gdzie się coś dzieje i chcą po prostu odkryć tajemnicę przebudzenia. Ale Pan mówi, nie szukajcie przebudzeń, szukajcie mnie. Szukajcie mnie. Jego, mamy szukać Jego, ponieważ yy, Pan szuka takich, którzy szukają tylko Jego. Izrael widział Boże działanie, ale nie szukał Pana i ich serca nie zostały zmienione. Pamiętamy, ile cudów Bóg uczynił wobec Izraela, nie? No, takie cuda czynił. Ale ich serca nie zostały przemienione. Jacy byli, tacy, by, tacy zostali. Tylko niektórzy dali się przemienić. Cuda i znaki nie zmieniają naszych serc, ale one właściwie wskazują na Boga, aby przyjść do niego. Ale tylko osobista relacja zmienia nas od wewnątrz i odświeża. To objawienie Boga, objawienie serca Bożego, to nas zmienia. Nie cuda. Naprawdę cuda nas tylko mają przybliżać do Boga, ale zmienia nas osobista relacja. On patrzy na nasze motywy, na, nasz, serce naszego, na motywy naszego serca i na, niech naszym jedynym motywem będzie sam Bóg. On sam jedynie. I teraz popatrzmy się na serce, który na, został serce pewnego męża, który, który, o której jest powiedziane, że jest sercem według. Jest mężem według serca Bożego, tak? Jest mężem według serca Bożego. A więc miał serce takie, jakiego Bóg poszukuje. O kim to mowa? Dawidzie, to wszyscy wiemy. Dlaczego? Dlatego, że on szukał Pana. Dawid był skoncentrowany w swoim życiu na Panu. Od młodości szukał Pana, bliskiej relacji z nim. Tak wiele. Jego psalmów o tym mówi. Tak mnóstwo, każdy psalm mówi o szukaniu, o chwaleniu. O, o, mówi tak, rozkoszuj się Panem. Psalm 37, wiersz czwarty. Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego sobie serce Twoje życzy. On, on mówi, nie tylko szukaj, ale rozkoszuj się. Dawid dotykał nieba, dotykał Pana. Jego psalmy o tym świadczą. Większość z nich to uwielbienie. Boga, a nie proszenie. To świadczy, że on dość, do, doświadczał chwały Bożej. Kiedy doświadczamy chwały Bożej, samego Boga, to nasze modlitwy będą skoncentrowane na oddawaniu mu chwały. Dlaczego? Teraz muszę to Wam wytłumaczyć. Kochani, kiedy doświadczamy Boga, kiedy doświadczamy Jego chwały. Kiedy się spotykamy z Nim, to wtedy nasze serce jest wypełnione przede wszystkim wdzięcznością i chwałą i uwielbieniem. Nie na proszeniu. Wiecie dlaczego? Bo kiedy się spotykamy z Bogiem, i słuchajcie teraz uważnie, otwórzcie szeroko oczy, kiedy, słuchamy, kiedy doświadczamy Boga, kiedy doświadczamy Bożej chwały, wtedy doświadczamy Atmosfery, która panuje w niebie. A chcę wam powiedzieć, ja już tyle, tyle razy tego doświadczyłem właśnie, że kiedy przyszło takie no, takie naprawdę nawiedzenie Boże, to wtedy po prostu człowiek nic tylko by chciał uwielbiać, 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 uwielbiać. Tam wtedy proszenia nie ma. A jeżeli jest to w bardzo minimalnym znaczeniu. Dlaczego? Dlaczego jest wtedy uwielbienie, a nie ma na przykład proszenia? Wiecie dlaczego? Wyobraźmy sobie, że dzisiaj idziemy do nieba. Jesteś dzisiaj w niebie. Jesteś przed Bożym tronem i jak myślisz, co tam będziesz robił? Będziesz uwielbiał, czy będziesz prosił? Tam nie ma o co prosić, bo już nie będzie żadnych potrzeb. Czy rozumiemy to? W niebie nie będzie żadnych potrzeb. I, nie, I dlatego w niebie jest tylko chwała. Tam nie, ma, nie słyszymy nigdzie, żeby w niebie ktoś tam o coś prosił. No Pan Jezus się wstawia, tak? Pan Jezus się wstawia, bo jeszcze jest praca do wykonania. Wstawia się, tak? Ale w niebie, kiedy już będziemy wszyscy w niebie, nie będzie żadnej, czy ja będę, czy każdy z nas, osoba, nie będzie żadnej prośby. No żadnej. Nie będzie, Tam będzie pełnia, tam będzie wszystko. Nie będziesz miał o co prosić, czy mogę coś wziąć, czy mogę o uzdrowienie, czy o jakieś potrzeby, bo tam, tam jest spełnia. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Ponieważ kiedy my uwielbiamy Boga, ale tak naprawdę, kiedy Go uwielbiamy, bo możemy tylko ustami uwielbiać, a serce daleko, ale kiedy Go naprawdę uwielbiamy, to znaczy, że my jesteśmy, że my doświadczamy nieba. Chwały Bożej. Kiedy człowiek jest w chwale Bożej, nic nie może innego robić, tylko powiedzieć: Panie, dobrze nam tu być! Tak jak ci uczniowie, którzy byli na górze przemienienia, oni powiedzieli: Jak dobrze nam tu być! Panie, robimy namiot dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. O sobie zapomnieli, o swoich potrzebach. Nie ma potrzeb. Oni tylko tam chcieli być, przedłużyć to. Nie kończymy tego, robimy namiot. Chcemy to przedłużyć, bo tak dobrze. Nie chcieli z tego wyjść. Żadnych potrzeb, nic. Bo doświadczali chwały nieba. I kiedy jesteśmy w chwale Bożej, wtedy naprawdę e, e, po prostu go chwalimy, wywyższamy. Kiedy jesteśmy w tej obecności Bożej. tak? My go wywyższamy, uwielbiamy. I wiecie, nie mam tego tu napisane, ale muszę to powiedzieć. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że. Kiedy się modlimy na językach, my uwielbiamy. Uwielbiamy, uwielbiamy, uwielbiamy. Ty pięknie dziękujesz. Tam to jest powiedziane. Ty pięknie dziękujesz. Popatrz, kiedy jesteś w językach, się modlisz, ty pięknie dziękujesz. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy korzystali z tego, dlatego że na językach nasza chwała jest dużo wyżs na wyższym poziomie niż, niż, niż ta chwała nasza, taka ludzka. Kiedy kiedy, kiedy jesteśmy w takim uniesieniu Bożym, to po prostu przechodzimy z naszych języków ojczystych do, do właśnie do uwielbienia na językach. A z perspektywy ziemskiej, tej naszej, niestety nasze uwielbienie inaczej wygląda, nasze modlitwy inaczej wyglądają. Z reguły modlimy się jak? Panie proszę tyle mam potrzeb tu na tej ziemi tyle mam potrzeb zbaw moją rodzinę zbaw mojego męża moje dzieci a później wnuki a później prawnuki nieskończona lista tyle mamy potrzeb z perspektywy ziemi to jest zupełnie inaczej ale Dawid odkrył serce Boga on był tak blisko że On powiedział, ja się rozkoszuję. Ja już nie proszę za wiele. Ja się rozkoszuję, a Pan spełni pragnienia serca Twego. On się zajmie tymi rzeczami. Tak jak Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw królestwa, wszystko będzie Wam dane. Rozkoszuj się Panem. I dlatego Dawid miał takie serce. Ja nie wiem, od, ale od pewnego czasu. Też właśnie psalmy zaczynam, ja nie lubiłem psalmów, bo tam jest tak dużo poezji, ja lubię takie konkrety, nie ja jestem taki wiecie poukładany w tym sensie, że, że lubię historycznie niż, niż, niż poetycko, ale zauważam, że Bóg to zmienia we mnie i po prostu zaczynam odkrywać serce Dawida. A więc z perspektywy tej ziemskiej my z, z reguły prosimy. Znam takie świadectwo, niedawno go słyszałem, człowieka, który, który został z martwych zbudzony, był w niebie, widział wiele rzeczy, Bóg mu objawił tam. No i później Bóg go posłał na, 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 na ziemię i powiedział do niego takie, takie coś. Teraz, kiedy jesteś na ziemi, masz takie zadanie, aby... Studiować jedną księgę, przez całe swoje życie, w sposób szczególny. Zgadnijcie jaką. No już trochę wam podpowiedziałem, no ale psalmy. Dlaczego? No bo właśnie. Dlatego, żeby powiedział Bóg wyraźnie do niego, żeby twojego uwielbienia było 80%, a próś 20%. Żeby te proporcje się zupełnie zmieniły niż tak, jak one teraz są. Żebyś się nauczył z psalmów, co to znaczy uwielbiać Boga, co to znaczy mieć serce, tak jak Dawid. I to mu, to mu zlecił Bóg właśnie, żeby studiował Księgę Psalmów. Żeby po prostu tej modlitwy, tego uwielbienia było 80%, ale tej chwały, tej próśb tylko 20%. I Bóg pragnie, abyśmy się nauczyli, uczyli więcej chwalić niż prosić, takie serce nasz było jak, jak u Dawida. Kiedy ja patrzę na Dawida, to on naprawdę jest niesamowity człowiek. On po prostu kiedy, kiedy uwielbiał Boga, kiedy na przykład sprowadzono skrzynię pańską, wtedy on po prostu skakał, tańczył, jak dziecko się zachowywał. Po prostu był taki naturalny w tym wszystkim i on mu, ta żona mu mówi, aleś się teraz, po prostu twoje imię zostało, no, na, dałeś, dałeś plamę niezłą, e, taki król i tak po prostu się wygłupia, nie? Ale on mówi, przed Panem to robiłem. Ja nie zważam na to, co ludzie myślą, tylko przed Panem. On zna moje serce, przed Panem to robiłem, szczerości serca, tańczyłem. Dawid był niesamowity, i wiecie, warto się, warto się właśnie przyjrzeć Dawidowi, dlatego, że to jest jedyny człowiek, o którym Pan Bóg powiedział, że to jest człowiek według Serca Bożego. Pomimo, wiecie, że on upadł, pomimo, że upadł, Bóg powiedział, że to jest człowiek według jego serca. Dlatego, że jego serce było takie niesamowicie szczere, oddane, miękkie, i kiedy. Prorok nawet przyszedł do niego, to wiecie, jak to mówi o tej historii, historii tych owiec, o tej jednej owieczce, którą zabrano, jak on był wrażliwy na krzywdę tak? I, i tak dalej i oczywiście to było odnośnie jego, ale on potrafił po prostu się zreflektować i powiedzieć, przyznać się, tak, to ja jestem, to moje serce takie jest. On potrafił się przyznać do swoich słabości, do swoich win. I dlatego Dawid jest niesamowitym człowiekiem. O nim jest powiedziane, że był miłym piewcą izraelskim. Dawid był według serca Bożego, bo 100% szedł za Bogiem, 100% jego szukał, postawił wszystko na niego, oddał mu całe swoje serce. Dlatego widzimy ciągłą świeżość i ciągły rozwój w życiu Dawida. To był człowiek, który cały czas się rozwijał, cały czas się rozwijał. My widzimy królów na przykład już Salomon, że kiedy on już zaczął odchodzić od Boga, to zaczęło to królestwo jego zaczęło być uszczuplane, tak? Wrogowie zewnętrzni przychodzili i uszczuplali to królestwo jego. Ale Dawid, widzimy, że on cały czas się rozwijał. Więc kluczem tu jest serce oddane w 100%. Dlatego pilnował swojego serca i prosił Pana, aby go ciągle diagnozował, czy aby czasem gdzieś jego serce nie poszło za marnościami. W psalmie 139, 23-24 werset powiada Badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Kochani, to jest, to jest postawa, którą Bóg oczekuje od każdego z nas, abyśmy mieli takie serce pełne poddania Panu. W Dzisiaj do, raczej w Księdze Kronik, już na koniec przeczytamy ostatni fragment, 29 rozdział. Jest tam opis również i może od 17 wiersza, kiedy oni składali ofiary, kiedy Dawid dał wiele ofiar i później lud widząc to, tak samo to czynili ze szczerym, ochotnym sercem, w siedemnastym wierszu czytamy tak. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości, to też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje z radością i ochotnie Tobie składa dary. I może dalej. Panie Boże Ojców naszych, Abrahama, Izaka Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serca. Serce ich przywiązaniu do ciebie. I dalej. Synowi mojemu Salomonowi, daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań. I tak dalej. Cały czas powtarza się o sercu, że, żeby, żeby, że, żeby umocnił ich serca w przywiązaniu do ciebie i dał serce niezłomne Salomonowi. To było bardzo ważne, dlatego że wiedział, że jeśli serce jego będzie takie. Na półgwiska trochę nieszczere, tak jak później czytamy o królach, to gdzieś z 40 królów tylko siedmiu tylko poszło na 100% za Bogiem. Czym się to objawiało? Że kiedy na przykład Bóg kazał im zniszczyć wszystkie bóstwa, bożki, wszystko po, pousuwać, to oni to zrobili. I po prostu lud też poszedł całym sercem, cały lud doznawał przemiany. Natomiast jeżeli zostawili sobie jakieś na, na wzgórkach. Pamiętacie, jest powiedziane, że nie pousuwali wszystkich tam ołtarzyków i tak dalej, różne bóstwa sobie zostawili. Tu co prawda wszystko ładnie, świątynia, wszystko pięknie, ale tam sobie gdzieś zostawili jeszcze bożki. I jest powiedziane to też, jest powiedziane, że nieszczerym sercem lud służył Bogu. I ci królowie na to pozwalali i po prostu nie, oni nie, nie, nie osiągali tego, co, co, co mieli osiągnąć. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby, żeby szczerym sercem iść za Bogiem. Całym, na 100%. Tak jak powiedziałem, żeby, żeby nic nie zostało, co, co powiedzmy dla siebie, ale, ale na, na 100% za Panem. I wtedy właśnie Pan, widząc, że szukamy Go, że pragniemy Go... E, to On daje taki warunek, jeśli całym sercem, jeśli będziesz szukać z całego serca, to znajdziesz mnie i wtedy ja odminię Twój los. Jeżeli całym sercem, nie? to jest takie bardzo ważne, żebyśmy byli gotowi. Panie, wszystko Ci oddaję, wszystko Ci oddaję. Cokolwiek jeszcze Ci nie oddałem, oddaję Ci. Jeżeli Ty mi mówisz o czymś, co mam zrobić, na przykład, jestem gotów to zrobić dla Ciebie. Nie dla człowieka, nie dlatego, żeby coś tam komuś zaimponować, ale dla Ciebie, chcę być posłuszny Tobie. Bóg, kochani, ma takie rzeczy, że w liście do Efezjan jest powiedziane, że On daleko potrafi uczynić, niż my jesteśmy w stanie pomyśleć o, co, o to, co prosimy. Tak? My prosimy o coś tam, ale jeżeli my serce całym oddajemy Panu, to On uczyni o wiele więcej niż jesteśmy w stanie nawet pomyśleć. I chciałem Was tym zachęcić, kochani, chcemy może powstać, już pomodlimy się. I chciałem Was zachęcić, żebyśmy postanowili sobie, Panie, ja chcę całym sercem szukać Ciebie, ja nie chcę szukać religijnej. Zewnętrznej pobożności, ja chcę szukać Ciebie całym sercem. Tak szukać, aż Ciebie dotknę, aż Ciebie doświadczę, aż po prostu będziesz, będę widział, że za, przyszło jakieś przełamanie w moim życiu. Ponieważ wiem, że Bóg chce przełamywać, przełamywać dokonywać przełomów, przebudzić nas osobiście, e, ale to, to się czyni w sercu. Chcemy pa prosić Pana, aby zobaczył nasze serca. Panie. Ty widzisz i znasz nasze serca i my tylko chcemy, Panie, wystawić się na to badanie Twoje i wsłuchiwać się w Twój głos, nie zagłuszać Twojego głosu, jeśli Ty mówisz do naszego serca, że coś trzeba zmienić. Panie, ale też chcemy takim szczerym, ochotnym sercem, Panie, szukać Ciebie w nadziei, w oczekiwaniu, że Ty będziesz nas podnosił, że będziesz nas wspierał, że będziesz nas odświeżał. Że ci, którzy szukają Pana, nabywają nowych sił, będziesz nam dodawał kolejnego dnia i kolejnego dnia nowych sił, Panie. I nie będziemy sfrustrowani, nie będziemy zmęczeni, nie będziemy zniechęceni, ale będziemy zachęceni, pomimo tego, że z zewnątrz nie będzie widać zachęcenia. Panie, ale Ty jesteś zachęceniem, Ty jesteś moim, moim motywatorem i Ty jesteś moim celem. Panie. Nie same jakieś rzeczy zewnętrzne, ale Ty, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, i chcemy prosić Ciebie, abyś ożywiał nasze serca, abyś pobudzał nasze serca. Panie, a jeśli trzeba, żeby nasze serca doznawały odmiany, oczyszczenia, stwórz serce nowe, Panie. Prosimy Ciebie o to. Jeśli trzeba, Panie, Ty możesz, Panie, nas, Panie, podnieść z tej sytuacji, w której jesteśmy. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobry i łaskawy i że Ty mówisz do nas, Panie. Błogosławię każdą osobę na tym miejscu, każdego brata, każdą siostrę, która się zmaga z czymkolwiek, Panie. Proszę Ciebie, abyś ich podnosił i wzmacniał, Panie, aby mogli się radować i mieć entuzjazm w Tobie, Panie, ponieważ Ty jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. I dziękujemy Ci, że możemy nawzajem się budować i błogosławić. I Niech Twój pokój wypełnia nasze serca. I Twoja radość, Panie, chwała Tobie. Amen.